Cześć wszystkim. Czekałem i w końcu jest. Zapraszam wszystkich na materiał poświęcony Kia Stinger. Nie wiem nawet od czego rozpocząć ten test. Wiedziałem, że to auto będzie fajne, byłem przekonany. Od samego początku podobało mi się, jak przeczytałem dane, jakie tu będą silniki, w ogóle co tu będzie w tym samochodzie. Byłem przekonany, że będzie super, ale wierzcie mi, jestem w mega szoku. Jeździłem tym samochodem i z kolegami i każdy w zasadzie mówił to samo. Wszyscy powtarzali słowa, Boże, to jest Kia, więc jednak jeszcze jest w głowie cały czas, że to jeszcze nie jest marka premium, no dalej nie jest, ale to co zrobili z tym samochodem, to po prostu przechodzi pojęcie. Ja jestem tym autem zachwycony i wiem, że wyjdzie laurka, ale ja nie jestem dziennikarzem motoryzacyjnym, nie muszę być obiektywny, chociaż w sumie dziennikarz obiektywny to pewnie tak częste zjawisko jak, nie wiem, ładna Niemka na przykład. Ktoś pewnie tam podobno widział, ale nie wiem gdzie. Także ja sobie mogę mówić co chcę i tak będę mówił. Auto jest niesamowite, po prostu dostałem oczywiście wersję GT, czyli mamy 3.3 V6, 370 koni, wrzucę tu Wam dane, zobaczcie sobie co tu jest, ale no jest miazga, no jest ponad 500 N, to są dane jak z, oczywiście od samego dołu praktycznie, dane jak z diesla trochę i to mocnego diesla, wszystkie systemy jakie sobie możecie wyobrazić, coś niesamowitego, no 4 rury z tyłu, to w ogóle wygląd tego samochodu, to jest coś kapitalnego. Jazda tym samochodem po mieście to jest jakiś kosmos, naprawdę. Nie ma czegoś takiego, żeby był jakiś moment, w którym, nie wiem, brakuje Wam mocy, nie wiecie, czy się gdzieś zmieścicie, nie wiecie, jak kogoś wyprzedzić. Niesamowita sprawa, ten silnik. Ja jeździłem różnymi mocnymi samochodami, a tutaj no jestem po prostu zachwycony. Problem taki, zawsze lubię mówić o wadach samochodów, no bo chciałbym zwracać uwagę na coś, co na przykład mnie nie podpasowało, jakbyście kupowali samochód, to żebyście może po prostu zwrócili uwagę, tak jak ja, na jakiś tam dany aspekt. Ja tutaj znalazłem jedną wadę taką, że zupełnie nic nie widać do tyłu, ale to jest jakby wynika z konstrukcji samochodu, tak? No mamy ściętą tą szybę, prawie że poziomą, bardzo słaby widok, ale bardzo duże i fajne lusterka, więc to nie jest jakaś tam duża wada. No i druga rzecz, no to ja mam cały czas spalanie ponad 20, tak odebrałem, tak też mam ja, ale to wynika z tego, że tym samochodem się nie da jeździć wolno, po prostu się nie da. To kompletny bezsens, żeby kupić ten samochód i nie wiem, nawet nie ruszyć chociażby szybko. Ja wiem, że spalanie, no to zobaczy sobie, tak podaje producent. Tam 14, 8, 10 średnio. No, nie wiem, może to się nawet da zrobić. Ja nawet nie będę mówił, że wiem czy nie, bo ja po prostu tak nie umiałem tym samochodem jeździć. I pewnie się da, no wrzucić można tryb eko, jeździć spokojnie, ale tym autem po prostu to jest niemożliwe, żeby tym samochodem jechać wolno. Gwarantuję Wam, że będziecie po prostu mieć banana na twarzy non-stop i nawet jak widzicie czerwone światło z tyłu za 100 metrów i tak będziecie ruszać szybko. Nie da się inaczej, po prostu się nie da. Jest tak wspaniały układ kierowniczy. Dźwięk tego, chociaż z zewnątrz tego dźwięku nie słychać, ale w środku kosmos, po prostu kosmos. Przyspieszenia są na poziomie 5 sekund do setki i autentycznie no, wbija po prostu głowę w fotel. Niesamowite odczucia z przyspieszania z każdych obrotów, z każdej prędkości. Faktycznie, no, ja zrobiłem tam, wrzucę Wam, jak to wygląda przyspieszenie do 100, ale pamiętajcie, że jest mokro, zimno, w ogóle był jakiś piach na ulicy, więc to też nie jest jakieś tam miarodajne. Ja tu nie będę się silił, że to są jakieś testy tam przyspieszenia do 100, bo nie są. Tak po prostu zobaczcie sobie, jak to wygląda poglądowo. Ciężko jest utrzymać kamerę, jak się przyspiesza, bo są takie odczucia. Rewelacja, po prostu rewelacja.
samochód ma taka na przykład rzecz, która mnie zaskoczyła. Byłem przekonany, że będzie strasznie ciężko przejechać przez jakieś progi, czy przez jakieś właśnie takie nierówności. I mimo, że wsiadając do samochodu macie odczucie, że siedzicie kompletnie na ziemi, fotel można ustawiać w bardzo wielu płaszczyznach, genialnie można się dopasować do tego auta. Kierownica w każdej płaszczyźnie, wszystko oczywiście sterowane elektrycznie, ale jednak jest wrażenie jechania niskim bardzo samochodem. I ja, czy nie wiem, podjeżdżając na przykład na podjazdy, w promenadzie, byłem przekonany, że muszę jechać jeden na godzinę, bo zaraz coś uderzę. Kompletnie tego nie ma. Nie wiem, jak to zrobili, ale fajnie, że jesteśmy nisko zawieszeni, bo do fajnej sportowej jazdy no, musi tak być. A jednocześnie w mieście, czy jakiś tam krawężnik, czy coś, mimo opon, no widzicie, jak te opony wyglądają, jakie są duże. W sensie, jaki jest duży rozmiar felgi. No, nie ma w ogóle tego problemu. Nie wiem, jak to zrobili. Ale jest mega. Jest pełno takich rzeczy, które dodają takiego smaku temu autu. No, czarna podsufitka na przykład. Niby nic. Super wrażenie. Zwróćcie uwagę na to, jak wsiądziecie do samochodu, do takiej wersji. Fajny szyber dach duży, który wyjeżdża na górę. Genialnie to wygląda, naprawdę. Z tyłu miejsca jakoś tak szczególnie dużo nie ma, no ale to nie ma co się spodziewać po takim samochodzie, chociaż myślę, że tutaj nawet gdzieś dalej 4 osoby spokojnie można tym samochodem pojechać. Zresztą nie wiem, czy ktoś będzie zwracał uwagę na to, nawet jak będzie miał kolana w zębach, bo jak będzie jechał kierowca, obojętnie jaki jest, ja myślę, że tu dziewczyna nawet by cisnęła ten samochód, bo no nie da się, po prostu się nie da. Ja teraz tak jadę, no bo tak oczywiście cały czas jechałem przepisowo, no bo jak żeby inaczej, ale tak sobie jadę, no bo skupiam się bardziej na tym, żeby coś powiedzieć, ale no jest mi strasznie ciężko. Mamy też napęd na 4 koła w tej wersji. Kolejna kapitalna rzecz. Naprawdę brak mi słów na to auto. To jest taki samochód typowo dla mnie. Samochód, który jest bardzo szybki, a jednocześnie bardzo wygodny. To, co ja już dzisiaj zacząłem zwracać uwagę, tak jak zawsze jeżdżąc Subaru, no tam na komfort to jakby nie można, można było różne rzeczy powiedzieć o tych autach, ale nie, że są komfortowe. A tutaj raz, że mamy auto, można, że powiedzieć, praktycznie sportowe, a do tego komfort w tym aucie jest naprawdę na genialnym poziomie. Rewelacja. Nie wiem, czy jest sens mówić o tych wszystkich asystentach, których tutaj mamy, bo mamy tutaj chyba wszystko, co sobie można wyobrazić. One są, bardzo fajnie działają, bardzo fajnie i dużo rzeczy, tak jak na przykład system start-stop, którego ja za bardzo nie lubię. Tu jest zrobiony w ten sposób, że mamy automat i tak naprawdę stojąc na światłach, tylko puszczając gaz, tak szybko i tak niezauważalnie uruchamia się silnik, że w ogóle nie ma jakby tematu, żeby to przeszkadzało. Mnie to zawsze przeszkadza, tutaj nie. Nie wiem, jak to jest zrobione, ale jest. Z takich fajnych bajerów, może teraz podjedziemy do świateł, to też uruchomię, to Wam pokażę. To już wiadomo, że to jest coraz więcej samochodów to ma, ale bardzo fajny patent na tą kamerkę, która obejmuje na przykład widok taki, widzicie tutaj, jest rzut z góry. On teraz się wyłączy, bo już jadę, ale zaraz może jeszcze spróbujemy. Bardzo fajny patent. Mamy oczywiście tył, mamy przód, mamy bok. Mamy drugi bok, to też jest fajne przy parkowaniu. No i mamy ten rzut z góry. No już pewnie nie zdążę, bo sobie jadę. Bardzo fajna rzecz. Naprawdę jest tu tyle bajerów, ale no zobaczcie, no coś takiego, to wiem, że to nie słychać, nie widać, ale kamera bardzo dużo odbiera. Ale to coś niesamowitego. No chce się tak robić po prostu non-stop. No i ja tak w sumie cały czas robię. Bagażnik, ja nie wiem, czy on nie jest duży. No, kilka osób, które zobaczyło, mówią, o, szału nie ma. A ja nie wiem, ja bym powiedział, że na tego typu samochód, na tego typu kształt samochodu, zobaczcie, jak on wygląda z tyłu, zresztą widzieliście już na pewno, to ja uważam, że jest ok. Nawet może nawet bardziej niż ok. Mamy kilka trybów ustawień samochodu. Zaczyna się od Smart, przez Eco, przez Comfort, na którym ja w sumie większość czasu jeździłem. Mamy Sport i mamy Sport Plus, ale tutaj są już wyłączone systemy bezpieczeństwa niektóre, więc jakby nie bardzo tak chcę jeździć tutaj po ulicy, bo nie moje auto. Ale faktycznie czuć i że samochód później zmienia biegi i no, są zupełnie inne odczucia.
Fajnie, do zabawy super. Podoba mi się, jak działa system ostrzegania o pojeździe w martwym polu. Tak jak w Civicu mnie on troszeczkę denerwował, to tu jest super. Jest pełno gadżetów, gdzie widać, że jedziecie samochodem po pierwsze najwyższą wersją, po drugie autem sportowym, nie wiem, aluminiowe pedały, kierownica spłaszczona tu u dołu, co super daje odczucia, naprawdę. No nie chce się wysiadać z tego samochodu, naprawdę nie chce się wysiadać. Do tego Kia raczej nie była znana nigdy z precyzji czy wykonania, czy prowadzenia. Dwie inne rzeczy, ale i z tego nie była. To chyba zacznie. Przynajmniej dla mnie. Boję się trochę, jak wsiądę w swój samochód, wysiadając z tego. Załamka będzie. O, po raz pierwszy mam poniżej 20, 19,9. Muszę chyba z wami częściej jeździć, to będzie takie, to taki tryb eko wtedy się włącza w głowie. No, genialny samochód, genialny. Bardzo ludzie zwracają uwagę na... Widać, że się wszyscy patrzą, jak nie chcecie być zauważeni. Nie wiem, czy to jest tylko efekt tego, że nowości jeszcze tego samochodu na ulicach nie ma, ale wątpię. Sam się za nim oglądam. Jeszcze ten czerwony kolor. Czerwony, który ja bym teoretycznie nigdy nie chciał czerwonego samochodu, a ten to bym chyba tylko czerwony chciał. Wygląda mistrzowsko. Autentycznie kilka razy zdarzyło mi się, że widziałem, że faktycznie ktoś za mną jedzie po prostu, żeby sobie pooglądać ten samochód. Mam nadzieję, żeby tylko zobaczyć, jak on wygląda i co to jest. Ale zdarzyło się kilka razy. Albo ktoś wyprzedza i zwalnia, też sobie ogląda. No nawet chyba teraz tak jest. Pan tutaj po lewej stronie robi dokładnie to samo, jadąc Hyundaiem. Bym go wam mógł pokazać. A może sobie by nie życzył. Nie, robi wrażenie to auto, robi strasznie. Nie wiem, tak szukając jeszcze minusów, to może mapa, która... No mnie się jakoś tak szczególnie nie podoba z wyglądu. Nie, jest zła, ale jakby nie ma jakiegoś szału. Ale to jest nic, to jest w ogóle... Mi naprawdę jest ciężko ten samochód skrytykować, chociażbym chciałbym wam zwrócić uwagę na jakieś rzeczy, które są niefajne. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć oprócz tych, które powiedziałem. O, jeszcze wszyscy się chcą ścigać. No to jeszcze może, nie wiem, czy to jest minus, bo i tak wygracie wszystkie starty, więc to chyba nie jest minus. Popatrzcie sobie na niego jeszcze, popatrzcie, bo... Zobaczcie, jaka jest linia, stojąc z tyłu, no mocno mi przypomina Audi, nie wiem, może jakoś źle kojarzę, ale przypomina mi A5 na przykład. Z tyłu. Ta ścięta linia dachu i boki. 19,8. No jeszcze tak pojeżdżę ze 20 minut, to spadnie na 17. Można? Okaże się, że nie kłamali. Ale nie, bo ja nie będę jeździł z wami 20 minut jeszcze, więc nie będzie. Bardzo podoba mi się wykonanie tutaj. To jest też rzecz, której ja się bałem. Bałem się w Stingerze, bo wiedziałem, że to już za takie pieniądze samochód, to ciężko będzie wybaczać mu różne rzeczy, mówiąc, że to, nie wiem, Kia nie jest drogi. On nie jest drogi, chociaż oczywiście znajdźcie mi samochód o takich parametrach za te pieniądze. Będzie ciężko, ale no jak się kupuje samochód za 250 tysięcy, to trochę już ciężko mówić, że a dobra, tu jest gorszy materiał, bo był tani. On nie był, ale ten materiał jest świetny. Naprawdę, uważam, że i designersko to, co tu jest zrobione, tu mało, tu więcej, super, naprawdę super. To, co na przykład w Hondzie, nie mogłem się przyzwyczaić do tego ekranu dotykowego, rzeczy, bo za dużo, bo było po prostu za dużo. Były na przykład rzeczy typu głośniej, ciszej radio, nie było pokrętła, tutaj jest. Tu trzeba było trafić jadąc, to było niefajne. A tutaj kompletnie mnie przeszkadza. Jest taka fajny balans między tym, co jest dotykowe, a jednak od najważniejszych rzeczy pokrętła są. Super to jest wyważone. Tak powinno być. Wiadomo, że od tego się nie ucieknie. Będzie coraz bardziej wszystko szło w kierunku dotykowych rzeczy. No chyba, że się kiedyś odwróci, ale myślę, że jeszcze długo tak będzie. To tutaj jest idealny balans. Już mówiłem chyba, ale tak jeszcze rozwinę, że faktycznie pozycja w tym samochodzie, jaką możemy przyjąć, to nie wiem, czy można zrobić coś więcej ustawień fotela w każdą stronę, czy kierownicy. Jest to tak fajnie precyzyjne i chyba każdy tutaj znajdzie pozycję dla siebie. Nie wiem, co, jak by trzeba było być postury, żeby się nie przypasować do tego samochodu.
O to się kompletnie nie martwcie. Też fajna rzecz, że jeśli chcecie jechać spokojnie, albo przynajmniej po prostu nie szaleć, nie cisnąć go cały czas, w środku będzie naprawdę cicho. I to jest fajna rzecz na trasę, bo nie będziecie wysiadać z bólem głowy, a jednocześnie mocno, mocno używając tego, co tu jest przede mną pod maską, będziecie czuli taki fajny i pomruk tego silnika i no oczywiście wszystkie odczucia z przyspieszenia, no to naprawdę wbijają w fotel, ale to też jest tak fajnie wyważone, że jest tutaj dźwięk, który nie będzie Wam zupełnie przeszkadzał. Z zewnątrz nie ma szału, jeśli chodzi o wrażenie akustyczne tych czterech wydechów z zewnątrz. Jeśli ktoś by chciał mieć głośny samochód, to musiałby sobie wymienić wydech. Myślę, że to jest naprawdę jak na fabryczny zestaw idealne połączenie. Jest świetna skrzynia. Jest 8 biegów i tak fajnie zestrojone, naprawdę nie czuć przełożeń, a w połączeniu z tą ogromną mocą idzie z każdego biegu i w ogóle nie ma problemu. Ja pamiętam, że właśnie zanim też Niro pojeździłem, no tam inna skrzynia, ale troszeczkę się bałem o te automaty od Kii. No okazuje się, że zupełnie nie ma czego. To też nie są automaty Kii, ale naprawdę super poziom. Ja naprawdę nie mogę wyjść z wrażenia, że tutaj aż się chce, nie wiem, naciskać jakieś przyciski, bo byłem przekonany, że mocno się bałem, że samochód będzie kapitalny z zewnątrz, będzie miał fajne wnętrze tak naprawdę, czy w sensie cały silnik i tak dalej, a wykonanie mnie załamie. No, zupełnie w drugą stronę, zupełnie. Ja go nie oddam. Ucieknę gdzieś. No po prostu kapitalna rzecz, kapitalna. Popatrzcie sobie jeszcze, jak ten samochód wygląda pod stadionem, jak on się prezentuje. To jest naprawdę też tak fajna rzecz, że raczej mało kto lubi tankować samochód. No tutaj nawet tankowanie jest fajne, bo z jednego powodu. Wychodzicie z niego i go oglądacie. Ja tak mam, ja co podjadę, nie wiem, na myjnię, czy na stację, czy pod dom, gdziekolwiek. Jak wysiadam z tego samochodu, to po prostu mi się gęba cieszy cały czas, jak patrzę na niego. Zdecydowanie bardziej podoba mi się z tyłu niż z przodu, chociaż oczywiście z przodu też jest fajny, przy czym ta boczna linia i to, co zrobili z tyłu. O, można sobie po pasach przejechać? Można. To, co zrobili, jak narysowali ten samochód z tyłu, to naprawdę no szczena opada, przynajmniej mnie. Nie wiem, może ja też troszeczkę tak mam, że czasami nastawię się na jakiś samochód, bo na przykład, nie wiem, to jest BMW, więc ma być rewelacja, jak mi cokolwiek nie pasuje, to już mówię źle, a tutaj teoretycznie mam w głowie, że na przykład no jest to jednak Kia i teoretycznie nie spodziewałbym się dużo, a jak jest więcej, to wtedy mamy lepsze wrażenie. Może coś w tym jest, może nie, nie wiem, nie chcę wymyślać, ale też zwróćcie uwagę, czytając testy tego samochodu, on nie jest porównywany do, nie wiem, Superba, nie wiem w sumie do czego można by go było odnieść, mówię o takich normalnych markach, tak jak Kia jest normalną marką. W bardzo wielu testach czytam odniesienia do Audi A5, BMW 4 i tak dalej, ale to są marki premium. I sami dziennikarze motoryzacyjni odnoszą to auto do klasy premium. No to też to o czymś świadczy. I wcale nie jest tak, że mówią, przynajmniej te testy, które ja widziałem, że no fajnie, ale akurat to dużo gorzej. Raczej właśnie jest taki ton tych wypowiedzi, że wcale nie jest dużo gorzej. A jednak cena jest też zupełnie inna i ja myślę, że to też może być takie troszeczkę podsumowanie tego samochodu. Dla kogo jest ten samochód? No myślę, że to jest samochód dla kogoś, kto chce mieć
bardzo dużo emocji od samochodu, bardzo dużo, bo to nie jest dużo, tylko to jest bardzo dużo albo ogromnie dużo, a jednocześnie chcę mieć ten, aby ten samochód był bardzo komfortowy i nie chcę płacić za premium. No bo też nie oszukujmy się, że sama nazwa BMW Audi kosztuje, a oczywiście to jest dla bardzo wielu osób nie do przeskoczenia i jeśli komuś przeszkadza znaczek kija na kierownicy czy na masce, to pewnie mimo tych wszystkich plusów, o których ja mówię i pewnie nawet jak się tym samochodem przejedzie i nie wierzę, że nie będzie zachwycony, bo będzie, no to jeśli komuś to na tyle przeszkadza, że powie, że nie, to Kia, no to nie kupi tego samochodu, ale myślę, że Kia zrobiła ogromny krok w tym kierunku, aby takich osób było coraz mniej. Nie wiem też, czy jakby otoczka tego samochodu, to, że jest taki model i dużo ludzi patrzy się, ogląda się za Kią, czy to też nie spowoduje jakiegoś wzrostu prestiżu innych modeli, tych niższych. Bo naprawdę ta marka, jak będzie dalej robić to, co robi, przestanie się zupełnie kojarzyć z tanim samochodem. Już dawno nie jest tania, ale jednak przez wielu jest, myślę, tak odbierana, że to no fajnie, mam nowy samochód, no ale Kia. No wcale nie. A szczególnie jak ktoś kupi ten samochód. No to też już nie powie, że ma tani. Nie, naprawdę, ludzie siedzą teraz w knajpie po lewej stronie. Jesteśmy na Saskiej Kępie, no wszyscy się patrzą. Ja nie powiem, że ja to lubię akurat. Lubię, nie lubię, to jakby nie ma znaczenia. Tylko chodzi o to, że... Znowu powiem też sam takie słowa, że to jest Kia. No i każdy się ogląda. Naprawdę brawo, 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 bo... Coś niesamowitego. Dawno nie jeździłem samochodem, który by mnie tak cieszył i tak bardzo nie chciałbym z niego wysiadać. Na pewno jest jakimś tam problemem to spalanie, bo o 19,7 w sumie, także mówię, jeszcze spędzę z Wami trochę czasu i się okaże, że mamy tu ekosilnik, ale tak poważnie mówiąc, no na pewno to, że się go zatankuje, wczoraj chwilę się pojeździ i pół baku nie ma, to jest to jakiś problem. No ale no czego się mamy spodziewać po 370 koniach V6 3.3? No to nie jest auto do oszczędzania, po prostu. Siadam teraz jeszcze na chwilę do tyłu i trochę cofam to, co powiedziałem. Tam wcale nie ma mało miejsca. Ani nie uderzam głową i myślę, że wyższe sporo osób ode mnie też nie będą uderzały. Kolana się spokojnie mieszczą. Nie jest wcale mało. Jest ok. Uwierzcie mi, że mógłbym gadać tu półtorej godziny jeszcze o tym aucie, bo... No bo jest po prostu tak fajne. Nie chcę robić też tak długich filmów. Ja dlatego też nie chcę się skupiać na wszystkich szczegółach technicznych w swoich materiałach, bo nie mam tych aut nigdy jako pierwszy i na pewno już oglądaliście dużo, dużo testów, gdzie wszyscy to wszystko powiedzieli, więc nie chcę tego mówić czwarty raz albo 17 raz. Dlatego zawsze staram się skupić na jakichś tam swoich odczuciach po prostu z jazdy, takich z miejsca kierowcy. Ja tak zawsze starał się, będę robić testy. Tam, gdzie trzeba, no to o jakichś tam podstawowych danych powiem, tak samo tutaj, bo wiadomo, że trzeba. Ale chcę Wam po prostu oddać to, jak się czuje kierowca w tym aucie i myślę, że to w tym aucie jest najważniejsze, że naprawdę z niego się nie chce wysiadać. Ja bym tak mógł jeździć całą noc i cały dzień. A myślę, że to jest najważniejsze, to żeby kierowca chciał wrócić do tego samochodu, jak zaparkuje, żeby się za nim obejrzał. No to tu jest gwarancja tego, po prostu gwarancja. A ten silnik, no to już jest w ogóle brak słów. Zobaczcie. Nie ma takiej opcji, żeby się gdzieś człowiek nie wyrobił. Po prostu ja sobie nie wyobrażam. Ja nie cisnąłem wcale teraz na maksa. Rewelacja. No dobra, słuchajcie. Ja pewnie jeszcze pójdę pojeździć i już nie będzie 19,6. Nie będzie szło już w tą stronę. Zostawiam Was z przemyśleniami. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym samochodzie, bo jestem bardzo ciekawy. Szczególnie jeśli ktoś jeździł już nim i jestem bardzo ciekawy, co powie. Czy też będą teksty typu, że jak na kije. Sorry, że tak mówiłem cały czas, no jednak chyba trochę to w głowie jest. Ale no jeszcze ze dwa takie samochody i przestaniemy się tak zwracać sami do siebie. To jest po prostu kapitalne auto, bez w ogóle odnoszenia tego, czy to jest ten segment, czy inny. Jest po prostu genialny samochód.
popatrzę sobie jeszcze na koniec na to auto. Auto podkreślam. Muszę wam wrzucić takie krótkie jakieś podsumowanie, bo, no bo po prostu sam sobie chcę to obejrzeć. No i jeśli zastanawiasz się nad zakupem Stingera, to nie wiem, nad czym się zastanawiasz. Salon, umowa. Ja ci będę strasznie zazdrościł. Trzymajcie się, cześć.